Państwa, witam serdecznie już w Butrim. Wypowiedzieliśmy największe stanowisko archeologiczne na terenie całej Albanii. To nie tylko stanowisko archeologiczne, ale również piękne bałwany zerowe, łącznie z 84 km², który został wpisany na listę światową UNESCO po 1950 roku. Proszę Państwa, same chorych wprowadzano w hipnotyczny sen. Poddawano ich również różnym dietom, różnym takim odmyciom ciała, prawda, czyli różnym kąpielom, zabiegom wodnym, a przede wszystkim właśnie wprowadzano w stan takiego hipnotycznego snu. I po wybudzeniu się z takiego snu każda osoba już wierzyła, że została uzdrowiona, ale wówczas miała obowiązek złożenie na terenie świątyni. Natomiast wiadomo, że opłat żadnych zapłat. Idziemy sobie z tego święte jezioro. Wszystko zostało pięknie zachowane, bo to wszystko było pokryte ziemią, pokryte mułem, pokryte piaskiem i dzięki temu, że było pod ziemią, ani tutaj skutna działalność człowieka nie spowodowała zniszczeń, ani przede wszystkim warunki naturalne, bardzo wysokie zasolenie. Choroby naturalne starożytni to nie tylko sposób wyleczenia samych chorych osób mieszkających na terenie świątyni, ale to również mówiące dzisiaj o nadaniu wolności dla niewolników. Znajdziecie Państwo tutaj dokładnie 28 tekstów mówiących, jakich niewolników jacy niewolnicy zostali wyzwoleni, jakim niewolnikom nadano tutaj już wolność. I wyobraźmy sobie, że ta część ponownie przykryta była kamiennym. W IV wieku już naszej ery, datowany jest na IV wieku. Na prawą stronę i na lewo spotkamy. Pierwszego i drugiego wieku naszej ery. Skoro mieliśmy teatr,
występy regularne, Dionizja, święta. Wiadomo, że musieli tutaj przybywać aktorzy z całej Grecji. To po pierwsze, musieli gdzieś wydawać się konkurą, a po drugie... Wiadomo, że ta woda sobie tutaj krążyła, całe powietrze cyrkulowało i cały łaźnik było gorąco. Kiedy w okresie letnim było bardzo gorąco, znowu ceramicznymi rurami doprowadzano tutaj zimną wodę. Zimą wszędzie tu jest woda, to wszystko pływa, proszę Państwa, absolutnie. Tutaj nie ma mowy, żeby przyjść i spacerować tak, jak my sobie teraz w okresie letnim chodzimy, bo to wszystko jest po prostu pod wodą. Główny znowu problem, który dotyka to miejsce, no to niestety, ale regularne powodzie. Z opadów i z kanałów. Które są opady, to i po też się tu ale ta woda nadal się tutaj zbiera. Z tego czasu, do momentu odkrycia tego miejsca, miało to bardzo... Po drugie, oliwa bardzo dobrze toniła ciało przed czynnikami zewnętrznymi. Na ciele powstaje taka skorupa. Więc drugim elementem, kąpielą, to musiał najpierw dokonać oskrobania ciała, czyli specjalnym przyrządem, taką skrobaczką, zeskrobywał całą tą substancję, która zalegała na jego ciele. Ale ta substancja, proszę Państwa, w żaden sposób się nie ma, który później został przerobiony i przystosowany na kolejne sceny. Natomiast dzisiaj oryginalna, ta symboliczna ściernica znajduje się w Muzeum Narodowym w Iranie. Natomiast dlaczego mówimy symboliczna, była niewielka. Główna znajdowała się w głównym kościele, bo przez tym wieku jak szkono, to przez... Jeszcze do niedawna była całkowicie zapieszczona, od 2 miesięcy mniej więcej odkryta. Nie wiadomo na ile czasu. Tak, tak. Zapraszam dalej. Już się trzyma te wietry z
Teilweise dann auch wieder aufgebaut worden. Gleich kommt es ja. Symbol tych nieproszonych gości, a ten lew to symbol miasta Butrindi. I to ten lew pożre wołu, czyli powiedzielibyśmy prawie, że pod zamcze. Do kogo należały te domy? Do kupców. Na Aborze ludzie nie mieszkali, bo powiedzieliśmy budynki użyteczności publicznej. Mieszkali wokół Agory, ale kto? Zapraszamy do muzeum.
godzinę czasu, 45 minut wolnego. Ile Państwo chcą tego czasu? 45 minut, prawda? Od momentu, właściwie od tego momentu do autobusu przejście zajmie Państwo 8 minut. Chyba, że chcecie wrócić raz jeszcze tą samą drogą, którą pokonaliśmy, a jeśli nie, to schodzimy schodkami. Thank you.